Godzinkę gramy już, także na całkiem długo. Ale myślę, że dzisiaj nie będziemy grać aż 2 godzin w Red Deada i 3,5 godziny w Assassina. Choć w tym ostatnim przypadku nie byłbym tego taki pewien. Nowy Assassin jest naprawdę świetny. Choć aż tak dużo jeszcze nie rozumiem. A czy rozumiem? Dużo nawet rozumiem. Fabuła nawet całkiem spoko się zapowiada. Wątki współczesne fajnie poruszone, w końcu, normalnie, a nie jakoś z perspektywy FPP, albo tak samo jak było w poprzednich, w sumie dwóch czy trzech, chyba w dwóch częściach poprzednich, gdzie były zwykłe cutscenki. Kto normalnie wpadł na taki pomysł w ogóle? Dobra. Dajcie mi mapę. I lecimy do Desanta. Gdzie byś spotkać się ze Świętym Mikołajem? Idziemy spotkać Zorro. A już mamy 1/3 gry, w sumie nawet więcej. Około 40% gry mamy za sobą już. Także dla mnie spoko. Myślę, że w ciągu 15 godzin na spokojnie uda nam się to skończyć. Dzisiaj dobrze by byłoby przejść tak więcej do 2/3 drugiego aktu. Nie wiem, na ile to będzie możliwe, no ale... We will see. O, patrzcie, palmy, Karaiby. Kowboje z Karaibów. Dumek. Kurde, nie mam pieniędzy. Może zagram w pokera czy coś? Albo zacznę strzelać do ludzi? Wiadomo, to jest jakieś rozwiązanie. W końcu dziki zachód. A to co to jest? Alamo? Kiedyś oglądałem za dzieciaka film chyba z Alamo, coś takiego, albo Alabama. Dobrze wspominam ten film. To było lata, lata temu. Chyba z wojny secesyjnej, o wojnie secesyjnej ten był film. Czy coś? Nie pamiętam. Kolejny Gringo. John Marston. Been sent here to retrieve a couple of men. Can I speak to your commander? You want to talk to my boss, Gringo? Yes. I guess. Because I'm not good enough for you? No, sir. You think you're better than me? You come to my country, my poor little country, and you think you couldn't be friends with the president? No, sir. I'm sorry, sir. Things must have come out wrong. Maybe you can help me. Sorry, friend. Weź ich zastrzel. Relax, Amir, relax. Sure. Somewhere between a threatening stare and the soldier's arm to the teeth. Yeah. Yeah, you had me. Welcome to Mexico, amigo! Taki śmieszek. No Meksyk. Beholding to our time. A brave man, perhaps you've heard of him. Coronel Allende. He's trying to preserve the order in our province. To keep our civilization alive. It is tough. The people are confused and usually swayed. Sometimes in the
service of what is right. Gotta do terrible things. It breaks my heart. I also know more, sir. I wish I enjoy your freedoms, Mr. Marston. I'm trying to find a man, an American, an outlaw named Bill Williamson. I believe he came here to seek protection from another outlaw named Javier Escuela. You're no moralist, but you hunt outlaws? So, seeing. Heard anything of these men? I am the governor, or what is left of it. Outlaws seek each other. They're possibly hiding with thieves and killers who pose as freedom fighters in the hills around here. They're united under one traitor named Abraham Reyes. Where could I find Reyes? Coś mi to nazwisko mówi, bo gdzieś słyszałem. W jakiejś innej grze? W filmie? Reyes finds you. Like cholera. Something like that. But it's possible, though. My men are trying to lure him into a trap. Possibly you could ride with us. And if everything goes okay, I'm sure the Coronel will help you. Okay. Vámonos! Idziemy zabijać Meksykańców. Chyba. Light shotgun. Chodź, płotka. Stay close to the wagon. We must hurry. Dlaczego powóz to jest wagon? Czyż wagon? I didn't know what to expect. I hadn't even crossed the border and I was being shot at. You will hear a lot of words like tyrant and oppression here. Words of the peasants have been taught, but do not understand meaningless words. The army is suffering a crisis of reputation. Even I've heard about the colonel down here. He's not famous for his compassion. This is the point. Have you met Coronel Allende? Do you know him? No. Like a papagayo? He just repeats lies you heard. Maybe. Allende is a good man, a strong man. He carries the weight of a million problems on his shoulders. Am I supposed to pity him? You gringos are so quick to judge. You love to talk badly of other people because it makes you feel better about yourselves. Maybe you should look in the mirror. You're the one talking about this. And I ain't here to make judgment on the way of your government. I've got enough problems with my own right now. This isn't America, Senor Marston. We are poor. Kindness must take a different form. What is better? To pull your arm around a hungry man, or to beat him until he grows some food to eat. I think you need to answer that question yourself. Mexico zawsze było biedne. Whoa. Who are these outlaws you hunt? This Billy, the Cabo, and his Mexican friend. Bill Williamson's a fella I used to know, and Javier Escuela? Well, I knew him too. What do you mean? You know this man? We was friends once. Part of the past I can't seem to get rid of. The past? All that's real, my friend. It cannot be erased. That is the problem with the people here. They spend too much time dreaming about imaginary futures. I know I can't change the past, but I'm sure gonna do something about the future. Whatever helps you sleep at night, amigo. Bo się tak sobie czytam, że w połowie mojego miasta prąd wywaliło. Ale w twojej połowie nie. Jesteś Zeusem, władcą elektryczności. Teraz ty rządzisz tym miastem. Jesteś w tej elicie. Teraz to ty i twoja połowa miasta rządzicie całym miastem. To od was zależy losy pozostałej części. Chcą elektryczności? Muszą błagać o nią. Chcą ciepłej wody? Muszą błagać ją o nią. To wy teraz macie karty. It is killing this country. Don't the people have the right to stand up for themselves? The right? The right? Don't you throw silly ideas at me. What do you know about the rights of the Mexican people? Very little. Just saying, there must be something behind this rebellion. I'll tell you what's behind there, Senor Marston. Lies.
in serious life. The peasants are stupid, and like cows, they can be herded. It only takes a few men to move many. Maybe they've just had enough of being called stupid. You're talking about things you don't understand. If you ask me something, I'm gonna give you an answer. Are you a revolutionary? Is that why you're here? I was once, I suppose. In a twisted kind of way. Thought I could change something if I fought hard enough. Dobra, kiedy zaczniemy strzelać? I don't know. Maybe that was the problem. Revolution is always selfish. There is nothing but greed and ego. Individuals putting their own needs above those of others. It is people fighting for change when they have no idea what change is. W sumie to ma sens, co mówi. Any change is gonna seem good. What? You think that overthrowing the government is going to make a poor man rich? If you're not helping them, it's only natural they're gonna look for someone else who will. For a tired old revolutionary, you are very naive. What do you want us to do? Walk around giving out money to every poor person in Mexico? What a terrible idea. First, they need to look at why they're poor. Then they need to go out and do some work rather than sitting on their culos talking about freedom. Who's this man we're looking for? The leader of the rebels? Abraham Reyes? He's a traitor, a liar, a coward and a sinner. A hero who has done nothing. O Jezu, te wszyscy są grzesznikami. Shit, I looked this morning, and I ever will for that pathetic war. That's a nice image. He is from a rich family, a man born in a golden cradle, who pretends to fight for the poor. He's taking advantage of the ignorant. He must be telling the people something they want to hear. Of course he is. All that bastard does is... Długo będziemy jeszcze jechać. It is easy to make promises you can never keep. It takes more than a few promises to build an army. Reyes wants power, nothing else. He doesn't care about anybody but himself. He's prepared to destroy everything my compatriots have fought and died for, just to hear people shout his name. It's not far now. Are you ready? Ready for what? We will lure the rebels into a trap. There's a train leaving to Barossa soon. We're going to escort. Możemy już strzelać? Supply train. There are no supplies on it. Very clever. We must throw the rats out of their holes. Give them some bait they can refuse. Come on, the train is waiting. Aha, miałem nie siadać, tylko nie, dobra, dobra. Myślałem, że wysiadałem. De Santa. Przypadkiem nie takie nazwisko miał Michael z GTA 5? Czy to jest Kungs? Tak się strzela do Meksykańców. Easy peasy. I za takie coś właśnie szanuję
Rockstar. Mają fajny auto aim. Ja zawsze się szanuję. No prawie zawsze, no. Oni inni, oni też czasami popełniają błędy. Chyba. A ja z każdym grą Ubisoftu coraz bardziej Ubisoft szanuję. Takim sposobem. Bo nie robią naprawdę porządne tytuły. Jedyny błąd to była zła optymalka GTA 4. W zasadzie tak. I to, że nie wydaje Dead Redemption na PC. Ale to w sumie nie ma co zaoszować. To co, to w sumie nie mają co żałować. Jeszcze nikogo nie ma. Casa Madrugada. Jaka fajna chałupka. Rewolwer też nie wyszło na PC, więc to seria to ekskonsolowy. Nie ma co narzekać. Tym bardziej, że o Red Revolver nikt się nie, kurde, nie rzuca. Niektórzy nawet nie wiedzą, że takie coś istnieje. Płotka! Bo w tym samym roku, co kiedy Volvo wyszło GTA San Andreas. Ale to i tak nie ma znaczenia. O nie! All you had to do is follow the damn train, Marston. Widzę, że no, Rockstar ma jakąś tradycję wobec pociągów. Oh.
Zatrzymaj pociąg! Jej, he did it! I stop that damn train. Jeszcze trochę i będzie mnie stać na domek. Dobra, najbliższa misja. Gdzie ja w ogóle jestem? A, tu jestem. Tu mamy D, tu jest L. O Jezu, jak daleko. Matko kochana. Ale dobra, zróbmy najpierw misję u Desanty. W sumie jak się nazywało to miejsce, gdzie jest Desanta? Show me. Nie Chupalosa, a Escobar, dobra. Kasa o jest eskalera. Dobre są te fast travele. Znacznie przyspieszają grę. Mogę domek kupić? Czy nie stać mnie? Ile? 150, no nie stać mnie jeszcze. Ciężko jest być biednym. O matko. Co? No dobra, no Jezus, pomogę. Płotka, chodź. A dostanę za to jakieś pieniążki, czy co? No i się płotka przegrzała. A ja wpadłem w jakieś ostre koły. Chodź, koniku. Mam nadzieję, że coś dostanę. I może będzie mi stać na domek. No nie. Nie, kurde. Nie łap ludzi, tylko kunia.
Jakieś pieniążki mi dasz czy coś? Dziękuję, stać mi na domek. Mój domek, mój własny domek w Mexiku. I amunicja świeża. I safe. I pamiętajcie, że jest giveaway. Który skończymy zaraz po Red Deadzie. I później polecimy z drugim giveawayem, w którym będzie Rising Storm i Red Orchestra. W jednym. Tak się czyści bundlowy storage. Straciłem trochę czasu, bo musiałem kunia uratować. Czy nie musiałem, no ale... Teraz mi stać było na domek. Ten drugi giveaway odpuszczam, bo już mam. Cześć, mogę wejść? Dobra, gdzie jest pan Michael DeSanto? Naprawdę pomiędzy 7 a 10. Która godzinka jest? No jest trochę wczoraj, na późno trochę. Widzę, że parkour na wysokim poziomie. Bajda, już przekroczyłeś połowę Yes! Widzicie? Ja to zrobię. Ja to zrobię w ciągu 15 godzin. Energolek mi się kończy powoli. O! W ogóle jest niedobrze, bo mi się kończy kalendarz. Znaczy nie, życie będzie się dalej tończyło, będą kolejne dni i lata. Sam w tym, że mówię o takim kalendarzu naściennym, wiecie no. No. Miałem ten kalendarzyk od CD Action, ale on tylko jeszcze na styczeń jest do końca. CD Action postanowiło nie dać kalendarza, because fuck you. Oni mają takie w sumie fajne kalendarze, muszę przyznać. Za ile? Za 20 zł gazetka z jakimiś dupogrami plus fajny kalendarz na cały rok? Worth it. A tu nie dali kalendarza. No i teraz jest kiepsko, bo nie wiem co zrobić. Chyba kupię sobie jakiś kalendarz własny czy coś. Tylko nie wiem skąd, nie wiem jak, nie wiem gdzie. Może kupię sobie jakiś kalendarz animu? Hehe. 31 z 57 misji masz aktualnie. O. A to jest gdzieś pokazane? Ups. Staty? Game complete. Oszukujesz mnie, Dezenku. 31% dopiero. Misje. O, patrz, jeszcze były oceny. Bo sprawdziłem nazwę misji, którą... No, czekamy, jak z czasem. O, nawet 6 nie ma. Cześć. Ej, chcesz się wyzwać na pojedynek? A pytanie pokazują postęp ze znajdźkami i tak dalej. A, chyba że w ten sposób, to faktycznie. Nie, to dobrze, widzisz, ponad połowa gry już za mną. O, jadę.
Z ciekawości zobaczę, ile tyle fast speedrun tej gry. Haha. Red Dead Redemption. Speedrun Red Deada trwa w 5 godzin. A 100% w 9 godzin. Wow. To speedruna chyba nie zrobię. A jeszcze jest to DLC całe. Na how long ile trwa? Red Dead Redemption 18 godzin przejście. DLC 7 godzin. Czyli ja DLC przejdę w 6 około. Już jest 7? Nawet 7 nie ma. Jest to jakiś parkour. Mogę... Ja mogę skakać. Mogę na to wejść? Mogę na to wejść. Jadę dewolwer półtorej godziny. O kurde. To chyba już te już... Ale czekaj, speedrun czy... Przejście gry całej? Jak takie krótkie, to się dziwię, dlaczego tak o tym tytule było cicho. Ech, co to? Rockstar. Co ten Rockstar? Mogę usiąść na ławce? Speedrun. No to widzę, że kurde długa gra. A ile trwa speedrun w dodatku do Red Deada? O kurde, to był parkour prawdziwych. Ja chcę jeszcze raz. O, siemarki, jak tam? Patrzaj, giveaway. Też dołączysz do giveawaya? A właśnie, twoja obecność, Alki, przypomina mi, że dzisiaj jest odcinek nowy. Dzisiaj środa, tak? Tak. Już, już. Możemy grać. Jak się ta misja już zacznie? Która godzina? Nawet 7 nie ma. Pobiegam sobie dookoła wózka. No oczywiście, że środa. No jest środa. Trzeba będzie obejrzeć później. A jeszcze trzeba pobiec Asasyna w Gotika. I prawdopodobnie w Gotika pobiegamy jako następnego. No tak, a jaki, tak? Tylko musimy tego dodać jeszcze tak pogadać z godzinkę. Do 19.30. Jeszcze 15 growych minut. Chodź, chodź, chodź. O fuck. Wiesz, o fuck, o fuck. Tylko wymachiwałem rękami. Ja tylko rękami wymachiwałem. Sorry no.
Ja tylko rękami wymachiwałem. Weź sobie jesteśmy kręcą tej grzybki i tak chleć, żeby biegać w kółko. I a w międzyczasie zrób sobie herbatę. Ej, to jest niezgłupie. Ale widzicie, poczekałem jakoś. Jakoś to przeczekałem. Ale płotka, chodź płoteczko. Pojedziemy na tobie. Będzie szybciej na tobie. Wbijemy się tam. Sorry. Ej, w ogóle o co chodzi w tym hiszpańskim, na taki odwrócony pytajnik, czasami na początku zdania? Co on oznacza? Jakiś opierdziel dostaje ten typu. Boraczu? Jest taki typu w Wielczacie. Za ile ten gotik? 19:30. Za jakąś godzinkę, może wcześniej troszkę. Wyniosę sobie talerze. No, wyniosę sobie talerze. Spokojnie, ten gotik będzie, mówię, za mniej więcej godzinę. To tak nie działa. Opierdzielu ciąg dalszy, haha. Chodź płotka, jedziemy. I mam muszę sobie nową płotkę kupić. Bo ta płotka jest taka sama jak płotki innych ludzi. Taki niby zwykły biały, taki kuń, który ma biały grzbiet. Znaczy mój ma troszkę wyjeżdżony, no ale mimo wszystko.
because you have never been in the presence of a strong man before. I have seen the pictures of your country in the newspapers. Men grinning and decorating themselves like women. Vanity is the legacy the British left behind. Look, I don't know the fella. Just saying, that's how he treats his own men. Coronel Allende controls any situation he's in because he knows that situation can never be allowed to control him. It is what a leader must do. And in case you had not noticed, we're fighting a war. We're all under a lot of pressure. Pressure to find young girls? The Coronel needs recreation like everyone else. He does not have time to court women. He's waging a war on ignorance and is impatient for victory. He's trying to inspire wisdom in those more stupid than himself. Jezu, ale tak ja znowu piłem się na tym samym schemacie. Jedziemy do jednego miejsca. Gadamy. Zabijamy. I wracamy do innego miejsca. Gadając. Wszystko zaparte na tym samym schemacie. Muszę nowego konia kupić. Muszę nową płotkę kupić. Ała, 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 dostaję. W końcu jakaś normalna krew. To jakby. Dobra, trzeba troszkę amunicji poznajdować. Mexico! ¡Vámonos, muchachos! ¡Buen trabajo!
No dobra. Muszę po prostu podpalić wioskę, spoko. Fire Bottle, to się przedtem nie nazywało. Mołotów. W sumie i tak to beznadziejnie paskudna wiocha. O ile to w ogóle można nazwać wiochą. Przynajmniej dali pieniążki. Dobra, daleko jest. No tak średnio bym powiedział. Ty jesteś moją płotką. Teraz załatwimy tę misję z Desantą. Płotko, proszę, nie umrzyj, spokojnie, płoteczko. Wierzę w ciebie. A, widzisz? Dobry konik. A, na skróty. A. Takie skróty to sobie możecie wsadzić. Kij z tobą, nie będę ci pomagał. Tak sobie teraz myślę, że w sumie jak będę podchodził do DLC, do Red Deada, Undead Nightmare, to przejdę to tak samo, jak było w przypadku Arkham Origins, czyli w ciągu jednego strumyczka. Że zamiast tego składać powiedzmy na 3 strumyczki po około 2 godziny, po prostu zacząć strumyczka plus minus 14-15. Plus minus 14, no i w ciągu jednego dnia to przejść. Jeszcze zrobić sobie 3 przerwy, po 2 godzinki grać i będzie. Jeszcze DLC, no jeszcze DLC. Mówiłem w sumie o tym chyba, nie mówiłem? Mr. Marston, ride with us. We've been betrayed. What's happened? If there's no time, ride with us. Then we'll find the man you seek. Come. I have men waiting for us. No jeszcze jest kwestia, jeśli chodzi o Perstrójkę, kwestia księcia Percy. Jak na razie nie widzę, żeby ten w ogóle grał w księcia Percy. Także prawdopodobnie będę musiał sam w tobie zagrać. Jeśli mi się spodoba Warriors Within, czy Revelation, jeśli chodzi o wersję PSP, to wszystko zależy, czy będą 2 trony. A, mam do ciebie wsiąść na ten powóz. Light shotgun. Dlaczego to jest shotgun? Także dlatego właśnie w Dezenku właśnie mówiłem, że obawiam się, że do końca stycznia nie zaliczę PSA, tylko chciałem.
No ale... No jest jak jest. I za to nie poradzę. Jutro wątpliwe, czy jest tu myczek. W piątek prawie... Piątek jest... No niemożliwe, żebym z tym myczka zrobił. W weekend tak samo. Także no będzie ciężko, ciężko, bardzo ciężko. No witam Czarki ponownie. Także mimo wszystko jest ciężko z tą PSM-3-ką. Teraz będę wam mówił, że będzie dobrze, jeśli do końca lutego uda się to ogarnąć. Tu jest sniper rifle ten. Misje snajperskie na konsolach zawsze były co najmniej uciążliwe. O, Wilhelm skill. Ups, to mój. Balls. Spoko, spoko, spoko. Miałem tego nie być wyjaśnionych już powodu, ale to zrobię. Dowieź się na Gotiku. Na swoim miejscu bym skończył tego Red i przyszedł do PS4. Wiesz co? Dochodzę do wniosku, Dezen, że jestem masochistą. I chyba chcę umyślnie trzymać jak najdłużej tego PSA-trójkę, żeby się jak najdłużej z nim męczyć. Easy peasy. The valley is clear. Adelante, muevan. Bo tak szanuję za Gotika.
Pokaż swoją twarz, pokaż ile w sobie masz. Ale chyba wszystkie misje z desantą za chwilę zaliczymy. Tak myślę. Ale te Meksykańcy są wytrzymałe. Albo chwila, jakim... Ha, Winchesterem ten. Się dziwię dlaczego. A Springfielda nie ma amunicji. To by wszystko tłumaczyło, dlaczego tak ciężko się ich bije. Mogę się amunicję z was do Springfielda? No strzelaj! Amunicja do pistoletu, miło. Ale wolałbym jakąś amunicję do Springfielda. Nie macie może? No, no. Ja. Beznadziejny. No. No Wilhelm Scream! Thank you.
Mam rękę odstrzeliłem. Ała. Macie może jakiegoś Springfielda? Przynajmniej macie troszkę pieniążków. Czy mogę teraz podjąć jakiś wybór moralny? Co za śmieszek. Te loadingi na PC i YouTube. Nie dziwię się, dlaczego speedruny są głównie robione na Xboxie, bo tam loadingi nie są takie długie, mimo wszystko. Yay, achievement! A, pokażcie mi mapkę. I tak, możemy się tego LR zrobić. Albo dalej cisnąć Desante i dalej pociśniemy Desante. Mogę tutaj rozbić obozowisko? Nope. A mogę tu, nie wiem, iść spać czy coś? Brzmi jak fajna zabawa. Jest to gra, w której się na przemian dwa przyciski nacz klikuje. Kurde, lecimy, dyszka. O Boże. O wiele trudniej, ale dobra. A, dziabnęłem się w palucha. Chyba nie tak dobrze ze mną. Se palce tylko pokułem, ała. Ty nie jesteś moją płotką.
Da, płoteczko, płoteczko, płoteczko. Możemy tu już spać? Możemy. Nie, nie możemy. Ej, bo tu coś jest w ogóle. Jakiś skrzynek. Mogę już tutaj spać? Nie mogę. Dobra, nie mam woli, po prostu muszę jechać. Aaa, potko! No patrzcie, jakieś obozowisko. Czemu nie? O, przepraszam. Dobra, idziemy, bo idziemy. Miejmy to już z głowy. Czy tutaj przypadkiem nie było wcześniej obozowiska? Możemy rozbić ruszynobus? Możemy. I lecimy do tego Escobara. Zaliczyć, mam nadzieję, że ostatnią misję u desanty. Desanty, no tak się ten typu nazywa. Desanta. Nie zauważyłeś? Już nawet śmieszkowałem nie raz i nie dwa, że gościu też ma to samo nazwisko co Michael z GTA 5. Michael się nazywał, tak? A sprawy, że Michael z GTA 5 ma to samo nazwisko, no właśnie to też powiedziałem. To jest przypadek. Czyżby ten desanta był przodkiem naszego Michaela? To samo uniwersum. Tak jak Ubisoft ma to samo uniwersum Watch Dogsa i Assassina, tak Rockstar ma uniwersum Red Dead'a i GTA to samo. Excellency, el coronel would like to employ you on escorting a train down rebel country. The job is dangerous, but you'll have the honor of... Another patriot? Of knowing that you served Mexico in her fight against forces that would destroy our society. How much you offer? 20,000 pesos. With information as to the whereabouts of Javier Escuela. A tak na dolary to ile? Okay,
Keiko loves you. That's my time. She has a funny way of showing. Parody! We must go! Vámonos, muchachos! Vámonos! Tortilla! Oye, gringo! Are you awake? Does it seem quiet to you? I don't know. You tell me. We have not seen a single rebel yet. I'd say that's a good thing, wouldn't you? Jak dobrze mieć auto aima. Easy peasy w końcu. Zostaw ją. Pojdźcie chyba od nich wypowiedź po sesji. Ale nie rozumiem, o co chodzi. Ale po jakiej sesji, jaki report? Na kogo? Od kogo? Auto-aim. Aha, Wolfgang Porter. Vibots. Easy peasy. Pa pa ya pa 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 pa. No te pases. Już to co teraz będziemy bronić pociągu? I ain't the soldier here, Captain.
captain? Not question me, gringo. Just do as I say. Andale! Ojos abiertos! Get behind that gun. I am not taking any chances. I hope you know how to use that gun. Can't be that hard. Just point and pull the trigger. Stop shooting! We need that ammunition! Or yuck! We will all be killed! Don't worry, Captain. I've used one of these before. For a cold-hearted killer, you're an anxious son of a bitch, ain't you? We have already been ambushed. Our squad is made up of new recruits and the two men that Santa hates the most. I think it is right to be anxious. Watch Dogs 3 będzie się rozgrywało w Rosji, w Moskwie. Wszystko jasne. Będziemy hakerem szpiegiem. I wszystko jasne. Gdzie? A! Tutaj, panie. No co tam, Dezen? Zabić kunia! No i teraz pytam, nie dojedzie. Celuję sterowniki do laptopa. A co, zepsuł się bezierce, czy co? Czy nowego laptopa kupiłeś? Jakiego? Ciężko się strzela bez auto-aima. Znaczy może nie tyle ciężko, co... Jadę. Auto-aim tak bardzo ułatwia. Nie mój, tylko taty, bo sobie kupił. Aha, czyli mu ogarniasz kompa ogólnie. Bo tata sobie nie ogarnie. Czyli no, rozumiem. Moje to też nie specjalnie są w technologii. Aż tak bardzo. Także jest oczywiste. Thank you.
Matko Boska, nie za dużo was. Wilhelm Scream! Dokładnie tak to wygląda. Daleko jeszcze będziemy jechać? Czy długo? Wynocha z pociągu! Finish, co? I think that's all of it. We do not have far to go. The base camp is just at the top of the hill. That was madness. You did well, compadre. Very well. Whatever I get them promised you in return, you have earned it. I don't think the Santa expected us to come back from this. Did you want to kill him, or should I? No. Until I find Escuela, he's more used to me alive. No to jedziemy. Here we are. Thank God. We are lucky to be alive. Go to the camp. The base commander will want to speak to you. He knows me? Señor Marston, thank you for your efforts. The escort was a success. At least some of your men survived. I didn't think to survive myself. My whole life I have dreamed of a glorious death. Vamos! Rapido antes que nos ataquen otra vez. These socialist pigs cannot be allowed to win. I to jest bardzo dobre podejście. To nie jest moja płotka. Dobra, czyli co? LL mi zostało tylko. No to garniemy to jeszcze. Zrobimy tak z jedną misję i... Tyle z Red Dead'a na dzisiaj. Tak w ogóle wobec statystyk, ile już procent mam zrobione? Zerknę za chwilkę. Oczywiście jak loadingi miną, które trwają pół godziny. Nie opcje, staty. General. 34%. No dobra. Ubisoft do wirtualnego gamingowego asystenta, to znaczy w sensie, że co?
A to nie jest jakiś żołg na Pimapilis czy co? W sumie zaraz zerknę, tylko wejdę do tego miasta i sobie kupię domek czy coś. Nie mogę tak przeskoczyć? Mogę tak przeskoczyć. To jest rent czy purchase? Purchase sobie. Amunicja jak najbardziej. No do Springfielda nie ma amunicji. Jezus, Springfield jest taki dobry. Już się w sumie nie dziwię, no. Nie, co? Let's see. Yo. How long have I played Assassin's Creed Origins exactly? You have played 17 hours and 52 minutes. You've only explored 31% of the game so far. Who's the best assassin? Bayek or Ezio? No łodzi tak. No potrzebuję pomóc, żeby kupić grę. Ameryka. Ameryka. Sorry, TV's taken. Sam, personal gaming assistant. Available now in beta. Jezu, jak nie ma jakiegoś komentarza z Watch Dogsem czy coś. Nie ma nic. No cóż. No przecież jest Watch Dogs. Gra nie wyjmowała na pierwszy. Tak, tak. Wiemy, wiemy. Ten lubi asystent. I w tym się akurat z tobą zgodzę. Teoretycznie spoko bajer. W praktyce pochwaluję to komu. Ty masz, że jest Watch Dogs, no po prostu Watch Dogs. Oni posuną cię obserwować, zbierać na to na podstawie ciebie dane i będą je wykorzystywać, żeby ci sprzedać jakieś dane. Taka troszkę to jest hipokryzja ze strony Ubi. Gadają o tym i przestrzegają przed tym w Watch Dogsach, a sami to robią. Nieładnie, Ubi, nieładnie. He about 5'8", mustache. Did he have an American in tow? A big American? Emilio, Stabacon. Rhyme the Americano? Yo no sé. No. Again, I got that. But they do have his sister. Emilio's, I mean. She's a fine young woman. Teacher. A human being. Not the clothed vermin so many people seem to. Tell him I'm sorry. When a man's family is involved, you need a little more enthusiasm than mere apologies. I have enough worries, sir. This man's problems pain me, but they're not quite my own. Those who sit on the fence make a choice in their own way. Don't you think, Mr. Marston? Of course. And what about you, Ricketts? A man living in the past?
man who ran away from home? What choice did you make? I'll tell you what choice I made. I'm a fighter, sir, and I'll fight to the end. I think we should get going. Dobra, chodź, stojuszku. I'm gonna take the train. You can come with me or ride ahead to El Matadero. Będzie szybciej na piechtaka. Podka, zaczekaj tam. Jak Zollo skoczy na konika. Płotka mi się psuje. Dajesz koniku. Płotka, stój! Uff. Bo blisko, za blisko. Dobra, zaliczmy tam jeszcze jedną misję i finito. Meksyk wydaje mi się o wiele lepszym miejscem niż te północne Stany. Przecież południowe. Zazwyczaj jak się kończy, jak ma się około 50-60% na ogólnym wskaźniku, tym procentowym statystykach, prawie zawsze tak jest. I podobnie było, wydaje mi się, że pamiętam z serii Assassin's Creedów, że zawsze było pokazane około 40-50% gry, to już było na tym liczniku, była już ukończona gra. Ciekawe, czy serią. Czy w innych grach jest podobny czynnik zachowany? A jeśli już, to pewnie podobny. Wtedy byłoby spoko, to oznaczałoby, że faktycznie już jesteśmy ponad połowie. Już ponad połowę przeszliśmy. Matko boska, jak to daleko. Jak to daleko? Bo już jesteś w ponad połowie. No i byłoby całkiem spoko, jakbym był już w ponad połowie. O panie, on mnie prześcignął. O, świnka. Kolejna świnka. Carlos. Si. We're here for Luisa. She's still being held up in the caves? Yes. She's still up there. Who's the cowboy? We're here to help. Muy bien. I can distract the guards. You and the gringo can get inside. Let's do it. I will keep them talking, señor. The rest I will leave to you. Hope you're ready for this. No ja, zacznijmy się już bawić. Zacznijmy strzelać. Każda misja wygląda tu tak samo.
Jedziemy gdzieś, ewentualnie gadamy po drodze, strzelamy do kogoś i koniec. Zmienia się cutscenka na początku i końcu. Rozłożyłem cały Red Dead Redemption na czynniki pierwsze. Tak, to na pewno jest Game of the Year 2009 czy któregoś tam roku i najlepsza gra naszych czasów. No kolego. Serio, dwóch musieliśmy rozpieszyć, a i tak się przebijamy przez jakieś 10 tysięcy innych. Jaki z tego sens jest? Mam cię teraz zasłaniać, co? No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Nie mam czasu. No dorzuć jeszcze z pół kilo trotylu, bo nie wystarczą dwie trzy laski. Oni już tu są. Jakbyś nie zauważył. Szybko, szybko, szybko. Pięć godzin później. Looks like Carlos left us some horses. Come on.
Ja tylko moją płotkę wybieram. Znaczy to nie jest w sumie moja płotka, to jest jakiś inny kuń, ale podobny do płotki. W sumie zauważyliście, że... Ej, konie mają ogony, czy po prostu wyrastają im z tyłków takie pióro pusze włosów? Kradziony kuń. Nie, to jest moja płotka. Znaczy, o, teraz to jest moja płotka. No, popatrzcie, no. Ogon to jest jeszcze przedłużenie kręgosłupa, nie? A tutaj po prostu wyrastają kuniom z tyłków włosy. One chyba nie mają ogonów, one po prostu mają obośne tyłki. Zauważyliście? John Marston! Remember mi nombre! Gościu nie żyje, chopie, nie musisz się drzeć. Ale nie jest różowy. Różowy, no dobra, ale co do tego ma kolor? Co ma kolor do tego, że z tyłka wyrasta konią włosie, jakieś włosy? One nie, konie nie mają ogonów. One mają owłosione tyłki. To tak jakby, nie wiem, powiedziano, że Dezen ma ogon, ponieważ ma owłosiony tyłek. Myślę, że bez sensu. On nie ma ogona. Konie też nie mają ogona. One mają włosy. No taka prawda, Dezen, no. Konie nie mają ogonów. Musisz to zaakceptować. Ty też masz ogonu. Jej, misja zaliczona, więcej fejmu. Jestem honorowym człowiekiem. Ty! Ahaha! Kujde, kujde, kujde! Zagryzły mnie te lusie, ludzie, co się... no, mapka. I tak, lecimy dalej robić misję u tego LR. Ale widziałem po drodze, że jakaś inna misja jest, gdzieś indziej. Nie wiem gdzie. Jestem ślepy. A, tu. Luisa... Luisa. Dobra, co najpierw zaliczę misję od LR. Ale tu się przeniesiemy do miasta. Pamiętajcie, że jest jeszcze giveaway na Killing Floor 2. Wszystkie info jest w lewym dolnym ekranu. Mówię to, ponieważ za chwilkę kończymy giveaway. Tak samo jak kończymy Red Deada na dzisiaj. To smutne, czemu Alekti? Ale co smutne? Mówisz o ogonach, czy... Znaczy, no, to jest troszkę smutne, że
takie wieżą. Nie wiem, szczury mają nie chcę tej misji. Masz mało widzów. I just give away. Nawet mnie nie pogrążaj, dobra? Jezu, misja mi się odpaliła, no nie. No dobra, jak już zaczęliśmy, to zrobimy. Jak już zaczęliśmy, to skończymy. Chciałem po prostu zapisać. Ask giveaway. Pocieszę cię na gotiku. O. Zrobiłem jump mapę 487. Podeślij link, jak już jest do osiągnięcia. A się poklepię na imieniu. Klep. Kiedyś byłem dobry w jumperkach. Gramy teraz pokera. Dobra, cicho. Ja wiem, jak się gra w pokera. Trap Queen. Not for me. Muller, we might have to send you off prospecting for more silver soon. That's me out. Siódemka, mówicie, a ja mam ósemkę. Puk, puk. Siódemka. To jest piątka? Chwila. Piątka, 5, 6, nie no, nie będzie streeta. Piątka. Dobra, lecimy. Bo ja wiem małe, jak 90 jakoś, albo 87. O, wygrałem. Czekaj, czy on mnie właśnie wyzwał na pojedynek? Tylko dlatego, że wygrałem 25 dolców? Jakie głupie. Go high, no. A, tutaj mam stanąć, no dobra. Nobody steals from me, especially an American. You have access to the press X to skip tutorial. Ja chcę podejść właśnie tutorial. Ej, przecież tu gość nie ma żadnej broni. To draw your gun, use R2, alternatively pull back. A to jest głupi. Strzeli z palca. Pyk, pyk, pyk. Tylko dlatego, że gościu myślał, że go oszukuje. Bo co mi karta dobrze szła. Czy wszyscy mnie tu chcą wyzywać jak pojedynki? Take out the stranger while killing a hostage. Chyba mnie zastrzelił. Strzeliłem w kolano. Ja chciałem mu Feda strzelić. Ja to zrobię.
Ty nie będzie mógł jej nieść jedną ręką. O madre mia! O Jezu, co się w ogóle będę przejmował? Zabiję ją. Boom headshot. No puede ser. We really aren't making any friends today. Find some cover. O Jezus, naprawdę? Czemu powiedział coś o Niemcach? Że to wszystko Niemców? To jest wina Niemców. Wybiłem pół miasta. Ale to głupie. Ale czuło się odjebanej gry w karty o 25 dolców. No właśnie, co nie? Pół miasta wbiłem tylko dlatego, że jakiemuś gościowi nie spodobało się to, jak gram. A gram uczciwie. Ja nie oszukuję w karty. Nie wiem jak. Dobra. Jeszcze sejwik, króciutka przerwa, przed którą, zanim jeszcze do niej dojdzie, wylosuje zwycięzcę giveawaya. Pójdziemy z Gothiciem. Dobra kanapeczka, co kurde, aż mi zrobię smaka. To będzie troszkę dłuższa przerwa. Tfu. Pauzę. Dobra, wyłączone. Pyk. Przepiszę jeszcze szybciusieńko czas.